Świetna sprawa. A w tej chwili musimy się przenieść bardzo szybko do Muzeum Polskiej Piosenki, ponieważ byłem tam wczoraj. I nie tylko wczoraj, ale tam byłem. Naprawdę. Zachęcam Państwa. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! Michał, ale to nie rykowisko. Jesteśmy w muzeum, zapraszam. Jesteśmy w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. To jest niesamowite miejsce, bo my znajdujemy się dokładnie pod widownią Opolskiego Amfiteatru. Pokazujemy tutaj 100 lat historii polskiej piosenki od kabaretów międzywojennych do współczesności. No i każdy zwiedzający otrzymuje słuchawki z takim audioprzewodnikiem, który w automatyczny sposób łączy go z naszą wystawą. No i na przykład mamy tutaj seriale, piosenki serialowe, które wszyscy uwielbiamy. No i proszę zobaczyć, klikamy, każdy może sobie kliknąć i wybrać jedną z piosenek. O, proszę bardzo, startuje Wojna Domowa. Serial niezwykle popularny i chyba jeden z największych hitów serialowych w historii polskiej piosenki. Ale te piosenki serialowe to jest naprawdę ułamek naszej ekspozycji, bo pokazujemy i historię rocka, i muzyki pop, ale także piosenkę kabaretową. No i oczywiście nie moglibyśmy zapomnieć o historii Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, bo przecież między innymi z tego powodu właśnie w Opolu powstało nasze muzeum. Instrument za mną ma 102 lata. Ale on jest jednym z najważniejszych elementów naszej ekspozycji. Nie z tego powodu, z innego powodu, dlatego że grał na drugim festiwalu w Opolu. Musimy pamiętać, że wtedy, w latach 60. Amfiteatr Opolski nie był zadaszony. Dlatego gdy była pogoda rozkapryszona, a taka zazwyczaj jest w czasie festiwalu, czyli padał deszcz, po prostu strugi wody chlupały spod nóg pianisty. I takie ujęcia można zobaczyć w polskiej kronice filmowej, która zarejestrowała ten fakt. I pamiętam Jacka Fedorowicza, potworna ulewa jakaś tam była. Zresztą to chyba jest tradycja festiwali opolskich, że tam pada. Wyszedł najspokojniej na front sceny i spoglądając na widownię zapytał: chyba u Państwa troszkę kropi. Prawda? Oczywiście ekspozycja Stała Muzeum Polskiej Piosenki jest nie tylko dla najstarszych, ale też dla młodszych pokoleń. No, myślę, że słuchacze kultu to już nie jest taka najmłodsza generacja. No ale jak widzą Państwo, mamy i rocka, także elementy rapu na naszej ekspozycji. Także ekspozycja jest absolutnie dla wszystkich i przez to, że mamy taki personalny, indywidualny odsłuch, każdy może słuchać muzyki ile chce i jakiej chce, bo w tych muzycznych ścianach mieści się łącznie 50 godzin wideo. To ja mam takie pytanie. Proszę bardzo. Kasia Nosowska. Co najbardziej w niej cenisz? Ja najbardziej cenię Kasię jako autorkę piszącą. No jestem pod bardzo dużym wrażeniem jej tekstów, a w ogóle to najnowsza płyta Basta jest dla mnie the best. Ale tej płyty nie zobaczymy, nie usłyszymy jeszcze w Muzeum Polskiej Piosenki, natomiast możemy zobaczyć i usłyszeć tutaj wiele, wiele innych rzeczy. Zapraszam. Zapraszamy serdecznie. Muzeum Polskiej Piosenki, Opolski Amfiteatr. Jesteśmy czynni codziennie od wtorku do niedzieli od 10 do 18. Szanowni Państwo, jeśli mam u Państwa jakikolwiek posłuch, to osobiście zapraszam. Garnitur specjalnie włożyłem na tą okazję, ponieważ klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Zapraszamy. A ja tak w ogóle tutaj zostaję, więc niech chłopaki prowadzą program. Pozdrawiam. Do zobaczenia.